Witajcie! Średniowiecze obfitowało w historie, które przyprawiają o ciarki na plecach. Nic dziwnego, że do dziś twórcy seriali i filmów czerpią garściami inspiracje z tej epoki. W naszej serii dotyczącej średniowiecza nadszedł czas na przybliżenie jednego z najbardziej kuriozalnych wydarzeń w dziejach Kościoła, czyli tak zwanego Synodu Trupiego z 897 roku. Miasto Rzym w IX i X wieku było bardzo niespokojnym miejscem. Ścierały się w nim różne rzymskie rody, zawzięcie walczące o władzę nad wiecznym miastem, jak i polityczni gracze większego kalibru, pragnący pozyskać przychylność papieża dla swoich ambitnych celów. Jedną ze spraw, która wymagała papieskiej aprobaty, była nominacja na świętego cesarza rzymskiego. W tamtym czasie o to miano walczyło dwóch władców. Lambert II, książę Spoleto, i Arnulf z Karyntii, król wschodniofrankijski z dynastii Karolingów. Papieżem był wówczas niejaki Formozus, który z początku był zmuszony popierać Lamberta w staraniach o cesarską koronę. Pomimo politycznego i symbolicznego znaczenia pozycji papieża, były to czasy, w których stanowisko biskupa Rzymu często ulegało naciskom ze strony potężnych świeckich. Papieże nie dysponowali ani liczną armią, ani rozległym terytorium, i w celu ochrony swoich interesów szukali wsparcia u silnych książąt i królów. Pamiętajmy, że w IX wieku nie istniała także instytucja konklawe, czyli wyboru papieża w warunkach izolacji od świata zewnętrznego. Z tego powodu elekcja nowego biskupa Rzymu przebiegała często pod dyktando ambitnego władcy, który akurat stacjonował w mieście z wojskiem i realizował swoje plany polityczne. Nierzadko dochodziło także do likwidowania nieprzychylnych papieży przez rządnych władzy interesantów. Wracając jednak do papieża Formozusa. W 892 roku koronował on Lamberta II ze Spoleto na cesarza rzymskiego. Była to decyzja podjęta pod przymusem, dokonana jeszcze za życia jego ojca Gwidona. Formozus był jednak zwolennikiem opcji karolińskiej, być może ze względu na odległość dzielącą Rzym od cesarstwa wschodniofrankijskiego. Odległy protektor mógłby rzadziej ingerować w sprawy państwa kościelnego niż lokalny książę Spoleto. Papież Formozus wezwał Arnulfa z Karyntii do Rzymu, by zbrojnie rozprawił się z Lambertem ze Spoleto. Pierwsza interwencja Karolinga zakończyła się porażką i uwięzieniem Formozusa przez Lamberta II w 894 roku. Dwa lata później Arnulf ponowił wyprawę, która tym razem zakończyła się sukcesem. Arnulf z Karyntii zajął Rzym, uwolnił papieża Formozusa, który mógł teraz ogłosić detronizację Lamberta i koronować swojego wyzwoliciela na nowego cesarza. Sukces przymierza Formozusa z Arnulfem z Karyntii trwał jednak krótko. Również w 896 roku umiera ten pierwszy, a Arnulf wycofuje się z armią z Półwyspu Apenińskiego. Umiera 3 lata później w wyniku ataku epilepsji. Dla Lamberta ze Spoleto nadchodzi czas zemsty. Zajmuje on Rzym w 897 roku i wymusza na nowym papieżu Stefanie VI iście diabelskie posunięcie. Lambert zapragnął osądzenia zmarłego Formozusa i pozbawienia go czci na pokazowym procesie, który przeszedł do historii pod nazwą Synodu Trupiego. Stefan VI chętnie na to przystał, gdyż nigdy nie wybaczył Formozusowi popierania Karolingów w walkach o tron cesarstwa. Stefan rozkazał podwładnym ekshumację ciała Formozusa i postawienie go przed sądem. W niczym nie przeszkadzał mu fakt, że poprzednik od 9 miesięcy nie żył. Zachowano także pozory sprawiedliwego procesu. Oskarżony miał własnego prawnika, który wypowiadał się w imieniu zwłok papieża. Trupa ubrano w szaty pontyfikalne i posadzono na ławie oskarżonych. Zarzucono mu m.in. krzywoprzysięstwo, niezdrową ambicję i naruszenie przepisów prawa kanonicznego. Rozkładający się Formozus został oczywiście uznany winnym. Po wyroku obcięto mu 3 palce prawej ręki, służące do błogosławieństwa ludu, ubrano w łachmany i poćwiartowano. Przypomnę tylko, że cały czas mówimy o wyroku na gnijącym ciele dawno zmarłego papieża. Na tym sprawa się nie zakończyła. Stefan VI został w tym samym roku zabity przez oburzony lud rzymski. Nowy papież Teodor II szybko unieważnił postanowienia synodu trupiego. Jednak papież Sergiusz III w 904 roku potępił znów papieża Formozusa i unieważnił wszystkie nadane przez niego święcenia. Tak się świetnie składa, że papież Sergiusz III jest bohaterem naszego innego materiału o średniowieczu.
Papieże z piekła rodem. Opowiadamy w nim o dalszych losach papiestwa po sprawie synodu trupiego. Jeśli zainteresowała Was ta opowieść, to w proponowanych znajdziecie jej kontynuację. Serdecznie zachęcamy. A z naszej strony to wszystko na dziś. Pamiętajcie o odwiedzeniu naszego konta na Instagramie, gdzie publikujemy codziennie historyczne ciekawostki. Link macie w opisie. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.